13 marca wspominamy błogosławioną Franciszkę, dziewicę i męczennicę. Franciszka urodziła się 8 kwietnia 1756 roku w północno-zachodniej części Francji w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Jako młoda dziewczyna wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia z Évreux. Po kilkuletniej formacji w zgromadzeniu została wysłana do wioski Saint-Pierre-de-Landais. Tam założyła szkołę parafialną. Wkrótce dołączyła do niej jeszcze jedna współsiostra. Franciszka miała silny charakter i była świetną organizatorką. Nie tylko uczyła czytać i pisać dzieci, ale po zajęciach w szkole odwiedzała w domach chorych i pomagała potrzebującym. Była znana i szanowana w swoim środowisku. Franciszka przewidywała też zniszczenia materialne i duchowe, jakie przyniesie rewolucja francuska. Po jej wybuchu, na mocy ustawy z 17 kwietnia 1791 roku, wszyscy nauczyciele, także ci, którzy uczyli w szkołach parafialnych, musieli złożyć przysięgę na konstytucję cywilną duchowieństwa. Franciszka odmówiła i straciła posadę nauczycielki, nadal jednak pracowała jako katechetka i odwiedzała chorych. Mimo że na siostry nie było żadnych skarg, to na przełomie lutego i marca 1794 roku obydwie siostry zostały aresztowane. 13 marca 1794 roku Franciszka stanęła przed komisją rewolucyjną, która oskarżyła ją o ukrywanie księży, a zwłaszcza zakonników, którzy też nie złożyli przysięgi. Oskarżono ją też o odmowę przysięgi na wierność ojczyźnie oraz o karmienie i chronienie żołnierzy walczących z rewolucjonistami. Franciszka powiedziała, że jako chrześcijanka pomagała wszystkim, bez względu na ich zapatrywania polityczne czy społeczne. Wtedy kazano jej krzyknąć „Niech żyje Republika”, jednak odmówiła. Na szafot wchodziła śpiewając „Salve Regina”, „Witaj Królowo Matko Miłosierdzia”. Wyrok wykonano tego samego dnia, 13 marca 1794 roku. Franciszka miała 37 lat. Beatyfikowana została 19 czerwca 1955 roku razem z innymi męczennikami z diecezji Laval. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Franciszki, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłosierny.